a dzisiaj Podkarpacie i Rzeszów. Cóż za energia! Zwyciężymy! Zwyciężymy! Tak, tak, biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości już w komplecie. Witamy, panie premierze, w Rzeszowie, w Jasionce, w pięknym centrum wystawienniczo-kongresowym. Szanowni państwo, naszą tradycją stało się to, iż każde takie spotkanie Prawa i Sprawiedliwości rozpoczynamy od wspólnego wykonania hymnu państwowego, a więc do hymnu. Po hymnie bardzo serdecznie państwu dziękuję. Podkarpacie i Rzeszów! Można sobie spocząć. Szanowni państwo, rozpoczynamy naszą kolejną konwencję wojewódzką Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj już za moment zaprezentujemy państwu nasze listy. Listy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, którzy ubiegają się o państwa zaufanie, państwa wsparcie w tych jakże ważnych wyborach, które, uwaga, już dokładnie za 7 dni, dokładnie za tydzień, o tej porze mniej więcej, będą decydowały się losy naszej ojczyzny, naszego kraju. Dlatego tak ważnym jest to, aby do urn wyborczych nie tylko pójść, zanim państwo się do tych urn udacie, przekonujcie i włączcie się w kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcajcie do tego, aby oddać głos na ludzi wiarygodnych, ludzi, którzy sprawdzili się w trudnym czasie i ludzi, którzy dotrzymują słowa. A takich tutaj na Podkarpaciu wcale nie brakuje i dlatego już teraz chciałbym rozpocząć prezentację naszych kandydatów. Szanowni państwo, rozpoczynamy od prezentacji kandydatów w okręgu 22 w województwie podkarpackim. Z miejsca właśnie 22 kandyduje pan Daniel Krawiec. Na miejscu 21 Maria Kurowska. Miejsce 20 to Piotr Rycerski. Miejsce 19 Barbara Mazan. Miejsce 18 Wiesław Morawski. Miejsce 17 Ewa Miciak. Miejsce 16 Anetta Makarska.
Miejsce 15 Dorota Hilik. Z miejsca 14 Stanisław Pęć. Z miejsca 13 Joanna Brill. Miejsce 12 Jerzy Borcz. Na miejscu 11 Piotr Wilch. Miejsce 10 Adam Pawluś. Na miejscu 9 Daniel Dryniak. Miejsce 8 Tadeusz Chrzan. Miejsce 7 Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Na miejscu 6 Adam Śnieżek. Na miejscu 5 Teresa Pamuła. Na miejscu 4 Piotr Babinec. Miejsce numer 3 to Piotr Uruski. Miejsce 2 Anna Schmidt. I na miejscu 1 Marek Kuchciński, Lokomotywa tej listy. Lider listy w okręgu 22. Ogromne brawa! Tak, tak, proszę Państwa, ale w województwie podkarpackim mamy jeszcze drugi okręg, okręg numer 23. I w tym okręgu z miejsca 30 kandyduje Marcin Warchoł. Na miejscu 29 Andrzej Głaz. Miejsce 28 Grażyna Szarama. Miejsce 27 Karolina Paleń. Miejsce 26 Joanna Murias. Miejsce 25 Krystyna Rusin. Na miejscu 24 Ewa Kantor. Miejsce 23 Mieczysław Tołpa. Na miejscu 22 Bernadetta Frysztak. Miejsce 21 Piotr Chęciek. Miejsce 20 Robert Godek. Na miejscu 19 Kamil Kalinka. Miejsce 18 Kalina Szydełko. Z miejsca 17 Jacek Magdoń. Miejsce 16 Kamila Piech. Miejsce 15 Stanisław Kruczek. Na miejscu 14 Krystyna Wróblewska. Pod numerem 13 Karol Orzuk. Na miejscu 12 Kazimierz Gołojuch. Miejsce 11 Jerzy Paul. Na miejscu 10 Fryderyk Kapinos. Na miejscu 9 Andrzej Szlachta. Miejsce numer 8 to Jerzy Bednarz. Na miejscu 7 Ewa Draus. Na miejscu 6 Zbigniew Chmielowiec. Na miejscu 5 Jan Warzecha. Numer 4 to Rafał Weber. Na miejscu 3 Ewa Leniart. Miejsce numer 2 to Krzysztof Sobolewski. I numerem 1 w tym okręgu jest Zbigniew Ziobro. Tak, tak, dwa okręgi, okręg numer 22 i 23, nasi liderzy i kandydaci do Sejmu, ale w Polsce, szanowni Państwo, parlament, jak wiemy, jest dwuizbowy. Mamy równie dobrych, mocnych, zacnych kandydatów do Senatu. W okręgu 54 kandyduje pani Janina Sagatowska. Okręg 55 Zdzisław Pupa. Okręg 56 Józef Jodłowski. Z okręgu 57 kandyduje Alicja Zając. A w okręgu 58 Mieczysław Golba. Szanowni Państwo, i to biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości w województwie podkarpackim. Ogromne brawa! Zwyciężymy! Na pewno zwyciężymy, wspaniali lubiani i tutaj ciężko pracujący od wielu, wielu lat dla tego okręgu. Szanowni Państwo, wszyscy troszkę kroczek w tył, zróbmy trochę przestrzeni, ponieważ jeszcze chciałbym zaprosić tutaj do nas jedną bardzo ważną osobę, osoba, która od lat skutecznie prowadzi nas do zwycięstw, architekt tych wszystkich dobrych zmian dla naszej ojczyzny, pan premier Jarosław Kaczyński, ogromne brawa! Zapraszamy, panie premierze! Państwa, dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję. Chciałem kilka słów tutaj do Państwa powiedzieć. Za chwilę, już naprawdę za chwilę, głosowanie.
i w wyborach, i w referendum. No i jest rzeczą zrozumiałą, że wszyscy aktywni politycznie Polacy stawiają sobie pytania. Pytania odnoszące się do tych zasadniczych decyzji. Czy głosować, jak głosować, zarówno w wyborach, jak i w referendum. I oczywiście ja chcę wszystkich zachęcić do tego, żeby podjęli te decyzje. Najpierw tą wstępną, żeby w ogóle głosować, a później także i te kolejne. Ale o ile ta wstępna powinna wynikać po prostu z takiego poczucia obywatelskiego zobowiązania, o tyle te kolejne mają już, można powiedzieć, inne uzasadnienie i o tym właśnie chciałem mówić. Otóż w ostatnich dniach mamy do czynienia z takim zaskakującym, chociaż może nie takim bardzo zaskakującym zjawiskiem. W wielu punktach, nie we wszystkich oczywiście, ale Platforma Obywatelska się z nami zgadza. No, przejęła nawet nasze hasło, bezpieczna przyszłość Polaków, tak przynajmniej twierdzi Tusk. Zgadza się, organizuje jakieś spotkania, a to z leśnikami, a to z jakimiś innymi pracownikami i w gruncie rzeczy idzie w tym samym kierunku, na przykład, żeby lasów nie można było prywatyzować. No, szanowni Państwo, ja sam stałem na czele, czy właściwie tak dokładnie byłem reprezentantem w Sejmie, bo byłem posłem, a członkowie tego komitetu nie byli posłami. W tym sensie byłem reprezentantem komitetu, który walczył w imieniu leśników przeciwko prywatyzacji lasów. To było przed laty, za ich rządów. Ale tak było. Tak było, proszę Państwa. I warto o tym pamiętać. Ale to jest tylko pewien konkretny przypadek w końcu. No każdy może zmienić zdanie. Ale jest takie pytanie kolejne. Czy może zmienić zdanie rzeczywiście? Czy w ich wypadku taka zmiana zdania ogólna, generalna, odnosząca się do całego programu, do tego, jaka ma być Polska, jakie mają być losy Polski i Polaków, jest możliwa? Otóż nie jest możliwa. Chciałbym, żeby Państwo, także ci wszyscy, którzy nas słuchają, którzy jakoś się dowiedzą o tym, co było tutaj mówione, z tego sobie zdali sprawę. Oni mają i muszą mieć program zupełnie inny niż ten, który mamy my. Bo to wynika z ich uwikłań. To nie jest tylko wniosek z tego, co robili przedtem, ale także wniosek z pewnej nieco głębszej, chociaż nie jakiejś bardzo głębokiej analizy, bo taka tutaj w tym wypadku nie jest potrzebna. Po pierwsze, założeniem całego pomysłu, oni ten pomysł nazywają projektem, który leżał u podstaw powołania Platformy Obywatelskiej, było przyjęcie, że po pierwsze w naszym kraju ukształtował się pewien układ społeczny, gdzie jest ta góra, która się umocniła, wzbogaciła, dokonała rozdziału między siebie wielkiej części majątku narodowego, począwszy od końca lat 80. Ona wywodzi się w bardzo dużej mierze z komunistycznej nomenklatury, ale oczywiście doszli i inni. I to jest ta siła główna. Ona ma swoje też i szczególne, bardzo wpływowe grupy, na przykład ludzi dawnych komunistycznych służb specjalnych. Z nimi wszystkimi trzeba być dobrze, z nimi można powiedzieć, trzeba się dogadać. To jest to założenie pierwsze. Założenie drugie, mamy potężnych sąsiadów. Na zachodzie Niemcy, one są bardzo silne gospodarczo, chociaż słabe militarnie, dzisiaj nawet bardzo słabe militarnie, a po drugiej stronie jest Rosja, która gospodarczo no, też jest dużą gospodarką, chociaż słabą, taką trzecioświatową, ale militarnie rzeczywiście jest silna, chociaż nie tak silna, jak wtedy sądzono. Wojna na Ukrainie to pokazuje. I z tymi krajami, ale już w szczególności z Niemcami, trzeba się porozumieć. W ramach tych realiów, które są,
Tusk powiedział, chcemy resetu z Rosją taką, jaką ona jest. A przecież to było już po wojnie w Czeczenii, po wojnie, w czasie której dopuszczono się bardzo wielu strasznych zbrodni, po wielu innych zbrodniach. No każdy, kto chciał wiedzieć, jaka jest Rosja, jaki jest charakter władzy Putina i w ogóle całej tej grupy, która Rosją rządzi, nie mógł mieć co do tego żadnych wątpliwości. Nie mógł mieć też żadnych wątpliwości co do Niemiec, bo jeśli na to spojrzeć w sposób obiektywny, a nie w ramach jakiegoś takiego wmawiania sobie, że jest inaczej niż jest, no to czym nas Niemcy przyjęły, jak żeśmy odzyskali niepodległość? Może Państwo sobie tego nie przypominają, w szczególności ci młodsi, ale pierwszym problemem było uznanie granic. Nie chcieli uznać naszych granic. Nie chcieli, chociaż już w 1953 roku ówczesny kanclerz Adenauer dostał list od Churchilla, wtedy ponownie premiera Wielkiej Brytanii, od Eisenhowera, że granice polskie, te zachodnie, są nienaruszalne i żeby oni nie myśleli, że mogą kiedykolwiek je zmienić. Już wtedy. I także w roku 89 czy 90 Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, no może słabiej Francja, wszystkie one twierdziły, że te granice są nienaruszalne. A oni jednak tego uznać nie chcieli. No kto nie wierzy, niech przeczyta wspomnienia samego Kohla. On to przecież tam dokładnie przyznaje. Nie chcieli oczywiście słyszeć o reparacjach. Nie chcieli słyszeć o w ogóle jakimkolwiek rozliczeniu. Nie chcieli słyszeć o tym, żeby liczni w Niemczech Polacy dostali prawo mniejszości narodowej. Powtarzam, taki był punkt wyjścia i każdy, kto to na zimno analizował, no musiał sobie zdawać sprawę z tego, że to też jest państwo mające wobec nas zamiary nie najlepsze. Musieli w końcu te granice uznać, no bo w stosunku do Stanów Zjednoczonych jeszcze razem z tymi najsilniejszymi sojusznikami, to oni są po prostu żadną siłą. No nie sądźcie państwo, bo może wielu ludzi w to wierzy, że oni są jakimś światowym mocarstwem. No nie, oni są regionalnie silnym państwem, niczym więcej. Czasy światowego mocarstwa już dawno minęły, chociaż oni by chcieli do nich wrócić. Ale w dalszym ciągu ten stosunek do Polski jako kraju, który powinien podlegać, który powinien uwzględniać niemieckie interesy, trwa. To można zobaczyć dzisiaj, no można powiedzieć w każdym szczególe. No choć weźmy, proszę Państwa, sytuację na Odrze. Ich strona Odry jest całkowicie zabezpieczona na różne sposoby przed powodziami, jest uregulowana, a nasza ma zostać według nich taka, jaka jest. Czyli krótko mówiąc, całą cenę za to, że Odra jest taka, jaka jest, mówię tu o rzece, że po prostu istnieje coś takiego jak natura, że wody jest czasem więcej, czasem mniej, że mogą być powodzie. To mamy my ponosić. Ale to powtarzam, to jest tylko przykład. Przykład tego, jakie są Niemcy, jakie są naprawdę te relacje. Jak bardzo wyższościowo Niemcy traktują Polskę i Polaków. No, z tym żaden Polak, który ma jakieś poczucie godności, nie jest takim urodzonym niewolnikiem, bo u nas troszkę takich ludzi jest. Otóż każdy Polak, który właśnie ma taki normalny, zdrowy pogląd na swój własny naród i na sąsiadów, zgodzić się na to nie może. A oni, szanowni państwo, z góry się na to zgodzili. To było założenie. Po prostu mamy mieć dobre stosunki z tymi sąsiadami, i z tą grupą wzbogaconą, tak ją nazwijmy, i to zapewni na długo rządy. No i my też będziemy z tego korzystali. My i nasi przyjaciele też będą z tego korzystali na różne sposoby. Począwszy od tego politycznego, my rządzimy, a skończywszy na kwestiach materialnych, o czym często było słychać przy okazji różnych afer, a tych afer, szanowni państwo, nie brakowało, ale muszę tutaj powiedzieć o tej największej. Tej, przy której te wszystkie inne to są drobnostki. To jest, proszę państwa, rabowanie polskich finansów publicznych na
setki miliardów złotych. To, szanowni państwo, był jeden warunek z tej grupy wzbogaconej, bo ona chciała, by to trwało, bo to właśnie było na ich rzecz. To oni z tego budowali swoje majątki w wielkiej mierze, zresztą wyprowadzali je za granicę, żeby się zabezpieczyć. Jeżeli ktoś, szanowni państwo, przyjmuje takie założenia, a te założenia, to jest ten tak zwany system Tuska, o którym mówiłem na naszej konwencji, to on nie może prowadzić polityki takiej jak my. On po prostu musi tą politykę zmienić, radykalnie zmienić. On musi Polakom to wszystko, co myśmy w ciągu tych 8 lat normalnej, niepodległej Polski Polakom dali, zabrać. Taka jest prawda. I oczywiście dzisiaj mówią co innego. Dzisiaj mówią, że tego nie zrobią. Ale zrobią, bo muszą zrobić, bo oni na innej zasadzie nie są w stanie rządzić, bo takie mają zobowiązania, bo te zobowiązania są, jak można przypuszczać, na różne sposoby zabezpieczone. I to jest ta sprawa najbardziej podstawowa, którą powinniśmy sobie uświadomić. Czy oni będą kontynuowali naszą politykę socjalną, która kosztuje przynajmniej 80, a będzie kosztowała za chwilę i 100 miliardów złotych rocznie? No nie będą, proszę państwa, kontynuowali, bo jak nasze finanse publiczne będą okradane, to na to nie będzie pieniędzy. Czy oni będą, szanowni państwo, kontynuowali naszą politykę bezpiecznej i to na dwojaki sposób bezpiecznej Polski, czyli wielkich zbrojeń, to są ogromne pieniądze, ale także policji, komisariatów, podnoszenia płac, modernizacji policji i innych służb, także wspierania wymiaru sprawiedliwości, niezależnie od tego, jaki on dzisiaj jest, bo bardzo różnie z tym bywa. No i proszę państwa, tego nie mogą robić po prostu, bo na to też nie będzie pieniędzy. Przypomnijcie sobie ich rządy. Oni wtedy nieustannie ogłaszali kolejne akcje oszczędności. Kolejne akcje, które polegały na tym, że do Tuska się zgłaszali ministrowie i mieli powiedzieć, gdzie oszczędzą. Ich budżet był bardzo ubogi, ale nie był bardzo ubogi dlatego, że takie były obiektywne konieczności, że nie było więcej. Mogło być, proszę państwa, wyraźnie więcej, nie tyle co dziś, no bo dzisiaj jesteśmy znacznie bogaci, ale mogło być znacznie więcej, gdyby oni nie pozwalali na to rozkradanie. Taka jest prawda. A rozkradano na VAT-cie, rozkradano na paliwach, rozkradano na wszystkim, czym się da. I to było tolerowane, powtarzam, i prawo było tak skonstruowane, żeby było niezwykle trudno z tym walczyć. I to jest ten fundament. No ale oczywiście stosunki z Niemcami też kosztowały, także w tym wymiarze ekonomicznym. No na przykład jak przyszedł ten kryzys, mały zresztą kryzys 2008 roku, 2009, bo wtedy do Polski dotarł, to można było polskie stocznie podtrzymać, ale wtedy te niemieckie, te nadbałtyckie, a może nawet i te na Morzu Północnym by upadły. Albo można było nie podtrzymać, one upadły, a tamte pozostały. I nawet Niemcy dzisiaj to przyznają, że tak jest, ci co bardziej szczerzy. Bo tamte pozostały, a polskie upadły. I taka jest prawda i to jest dobry przykład tego, w jaki sposób prowadzono tą politykę. I to nie był żaden przypadek, to nie dlatego, że Tusk nie lubi stoczni, to dlatego, że taki był układ, że on się z góry na ten układ zgodził. Że się zgodził na to, że mu przez telefon pani Merkel będzie mówiła, jakie mają być w Polsce wymiary takich spraw jak wiek emerytalny. Przecież jeżeli ktoś ogląda film Reset, to mógł to zobaczyć. Mógł zobaczyć tą notatkę z tej rozmowy. Tak to wyglądało, szanowni państwo. No, czy państwo się godzicie na taką Polskę? No właśnie, więc jeżeli się nie godzicie, jeżeli się państwo
godzicie na taką Polskę, jaką powinna być, na Polskę godną, bo naród 38-milionowy, no w istocie powinien być 40-milionowy, ale dzisiaj tak jest, ale dzisiaj ludzie wracają do Polski powoli, może za chwilę, za rok, dwa, czy no może trzy, cztery, będziemy 40-milionowym narodem. Otóż taki naród, który się godzi, będąc już w tej chwili, jeszcze będę o tym mówił, dość ekonomicznie silny, żeby nie być niepodległy, to jest jakiś naród bardzo dziwny. To jest naród jakichś takich ludzi, którzy mają w sobie jakieś złe geny. Bo jeżeli różne państwa, dużo mniejsze, gdzieś w trzecim świecie są państwami niepodległymi, to my mamy być państwem zależnym? My mamy być państwem, któremu się dyktuje sprawy w ten sposób, że nawet za komunizmu ci pierwsi sekretarze więcej mogli niż taki Tusk jako premier? Proszę Państwa, no tak było. Tak było, on się musiał na wszystko godzić. I to jest, Szanowni Państwo, stawka tych wyborów. To jest stawka tych wyborów, która jest oparta na takim związku przyczynowym między różnego rodzaju kwestiami. Między tymi kwestiami, które na pierwszy rzut oka nawet mogą nie być jakoś tam dla przeciętnego człowieka ze sobą powiązane. Ale w istocie są. W istocie te kwestie wywodzą się z tego podstawowego układu i odnoszą się do wszystkiego. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że wybucha kryzys covidowy, który był jednocześnie kryzysem gospodarczym, stał się kryzysem gospodarczym, że wybucha hiperinflacja, Putin hiperinflacja i mamy tamte rządy. Czy one by były w stanie dać 200 miliardów złotych na obronę miejsc pracy? No, oczywiście, że nie były, bo by nie było z czego dać. Bo przy tej polityce to po prostu nie byłoby z czego dać. I nie dałyby. Co by to oznaczało? Żeby byłoby znów w Polsce mnóstwo bezrobotnych, mnóstwo biedy. A w kategoriach ekonomicznych to by oznaczałoby, żeby spadł popyt, w związku z tym było mniejsze zapotrzebowanie na towary, w związku z tym spadałaby produkcja, w związku z tym znów by rosło bezrobocie, w związku z tym ten mechanizm by się powtarzał i wszystko by szło zamiast do góry, to w dół. Tak, myśmy tego uniknęli, ale tylko dlatego, że byliśmy rządem niepodległym. Rządem kompetentnym i rządem pracowitym. Ja tu nie mówię o sobie, bo ja, proszę Państwa, to żeby nie było, że się chwalę, bo ja w tym rządzie byłem krótko. Ale ci, którzy tam byli, naprawdę ciężko pracowali i mieli kompetencje. I tylko dzięki temu, dzięki stworzeniu tego systemu finansowania, PFR-u, aktywizacji BGK, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego, mogliśmy to wszystko uczynić. A to naprawdę ocaliło miliony miejsc pracy, ocaliło naszą gospodarkę przed tym, co byłoby straszliwym nieszczęściem. Na samym początku okresu przemian nasza gospodarka kręciła się do tyłu, spadało nam PKB. To się skończyło w 1992 roku, ale ta decyzja, która doprowadziła do tej zmiany, zapadła wcześniej, to była decyzja całkowicie sprzeczna z ideą ekonomiczną Balcerowicza. No, była po prostu horrendum z punktu widzenia skrajnego liberalizmu, bo to była decyzja o dodrukowaniu pieniędzy. Oczywiście tytuł tej ustawy był taki, że tylko specjaliści mogli się zorientować, o co tam w gruncie rzeczy chodziło, ale tak było. Dodrukowano pieniądze i troszkę się zmniejszyło to duszenie gospodarki. To duszenie gospodarki, do której zresztą Balcerowicz wrócił później za czasów AWS-u i znów doprowadził do tego, że z dość dobrego tempa rozwoju żeśmy doszli aż do zera i znów się ogromnie zwiększyło bezrobocie. Tak samo jak i w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Powtarzam,
w tym wypadku działał jeszcze ten dodatkowy czynnik, którego dotąd nie wymieniłem. Ta choroba liberalna, choroba utopii liberalnej. Jest nawet taka książka w Polsce wydana w 2012 roku przez człowieka, który z nami, z Prawem i Sprawiedliwością, z prawicą nie ma nic wspólnego. Wręcz przeciwnie, przez profesora Walickiego. Od utopii komunistycznej do utopii liberalnej. To jest tytuł tej książki. Jeżeli ktoś się w polityce obok interesów, w tym wypadku brudnych interesów, kieruje także utopijnymi koncepcjami ideologicznymi, nie merytorycznymi, nie naukowymi, tylko właśnie ideologicznymi, to prowadzi to do takich skutków. Oni w czasie kryzysu 2009 roku i później udzielili pomocy dokładnie jednemu przedsiębiorstwu. Powtarzam, żeby nikt nie miał wątpliwości. Pokazuję palcem jednemu. Bo tak tą pomoc skonstruowali, że tylko jedno przedsiębiorstwo się zgłosiło po tą pomoc. Bo wszyscy inni uznali, że w tych warunkach jest to po prostu nieopłacalne, niemożliwe. A można było wtedy także pomóc i można było wtedy także przyspieszyć nasz rozwój gospodarczy, który w pewnym momencie spadł nawet do minusowych wartości. I tak to, proszę Państwa, wygląda w każdym wymiarze. To państwo, które oni znów zaczną budować, to będzie państwo takiej wielkiej nieżyczliwości dla społeczeństwa. Bo żeby państwo było życzliwe społeczeństwu, także tym, którym się mniej udało, którzy mniej zarabiają, to muszą być na to pieniądze. A myśmy te pieniądze potrafili zdobyć i jeszcze raz warto o tym powiedzieć, w wielu miejscach to mówię, nie podwyższając podatków, tylko obniżając podatki. I to wyraźnie obniżając podatki. Tylko walcząc ze złodziejstwem po prostu. To było to główne źródło, do którego żeśmy się odwołali. I to jest ta różnica, bo powtarzam, poza tymi różnicami założeń, powiązań, uzależnień, poza różnicą ideologiczną, była także ogromna różnica kompetencyjna. No nie ma większej, proszę wybaczyć taki potoczny język, głupoty niż opowiadania o tym, że oni mają jakieś kompetencje. To jest grupa nieuków i leniuchów. I tak to, proszę Państwa, jest, że dzisiaj, gdzie byśmy nie spojrzeli, także na to, o czym za chwilę też kilka słów muszę powiedzieć, to znaczy na politykę kulturalną i oświatową, to się ze sobą mocno łączy. Tam właśnie funkcjonują z jednej strony te zależności, a z drugiej strony właśnie to nieuctwo, ta tempota, ta nieodporność na zewnętrzną propagandę. Bo do czego dążą ludzie rządzący właściwie prawie wszystkimi krajami Europy? Do umacniania świadomości swojego narodu. Do tego, żeby czuł się on mocny, dumny. Oczywiście czasem jest to pokryte różnego rodzaju ideologiami, jak na przykład we Francji. Ale nie będę tutaj się wdawał w szczegóły. Ale w gruncie rzeczy Francja też prowadzi politykę dumy narodowej, wydaje ogromne sumy, ogromną część swoich dochodów budżetowych na politykę kulturalną, nam jeszcze daleko do tego, ale będziemy mogli do tego dojść po to, żeby Francja się czuła wielka, Francuzi się czuli dumni, niezależnie od tego, jak oni dzisiaj tą francuskość definiują. A co, proszę Państwa, robiono przez lata w Polsce i co się dalej robi? Bo przecież środowiska kulturalne są niezależne i mogą robić. W Polsce jest wolność, w przeciwieństwie do bardzo wielu innych państw w Europie, gdzie tej wolności już nie ma. Otóż w Polsce pedagogika wstydu, mikromania narodowa. Jeszcze raz powtórzę to słowo wstyd, ale to nie w kontekście pedagogiki, tylko po prostu wielu ludzi z tamtej strony wręcz mówi wprost, że oni się wstydzą
tego, że są Polakami, a nawet słyszę czasem słowa, że mają obrzydzenie do polskości, to niech idą do diabła. I myśmy, szanowni państwo, to odwrócili. My w szkole chcemy młodych Polaków, dzieci, a później młodzież, uczyć patriotyzmu. I chociaż to trudno idzie, bo jest ogromny opór także środowiska nauczycielskiego, jego części. No, mówię o tym z bólem, z przykrością, ale tak jest. To jednak to się posuwa do przodu. My w polityce kulturalnej uruchomiliśmy siły, które przedtem w ogóle nie były w stanie działać, po prostu dlatego, że nie było dla nich żadnych środków. Jeżeli ktoś chciał się jakoś zaangażować, właśnie z motywów patriotycznych, z motywów religijnych, czy na przykład z takich motywów judymowskich, jak to się mówi czasem, starointeligenckich, czyli takiego po prostu zaangażowania, które jest pewnym zobowiązaniem moralnym, żeby coś dobrego dla innych czynić, no to w gruncie rzeczy nie miał do kogo się zwrócić. A jak ktoś chciał z lewicowych czy lewackich, no to był Soros, Fundacja Batorego, inne fundacje i niestety także fundusze państwowe. I myśmy, jeszcze raz powtarzam, to zmienili. Powstało wiele instytucji, szczególnie Ministerstwo Kultury je stworzyło, żeby ci ludzie jakieś wsparcie mieli. Ono jest jeszcze dzisiaj dużo za małe, ale jest, jest już znaczące. Szanowni państwo, nie ma, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, żeby w Europie było państwo, nawet pośród tych nowych państw, które nie tak dawno odzyskały niepodległość, nawet tą formalną taką, jaką miało PRL, tych państw posowieckich, gdzie nie byłoby Muzeum Historii Własnego Narodu. W Polsce podjęliśmy decyzję o budowie takiego muzeum jeszcze za czasów naszych rządów 2005-2007. Tylko później to stanęło. Musieliśmy wrócić do władzy, żeby taka fundamentalna instytucja kulturowa, ale też instytucja polityki historycznej, bo my musimy uprawiać politykę historyczną, musimy bronić wartości naszego narodu także na arenie międzynarodowej, bo przecież byliśmy przedmiotem nieustannego ataku no, co najmniej od XVIII wieku, a sięgnąć można jeszcze do czasów krzyżackich, czyli jeszcze dużo, dużo wcześniej. Musimy to robić. Ale ona dopiero parę czy tam dwa tygodnie temu została otwarta. Jest piękna, wielka i będzie naprawdę wielką instytucją. Ale dopiero teraz. Ale powołano też dziesiątki i setki nowych muzeów. Prowadzimy naprawdę największą politykę kulturalną w czasie całych naszych dziejów. Politykę, która zmierza do tego, by Polacy mieli poczucie wartości własnej historii, wartości własnego narodu, swojej własnej wartości, żeby Polak był z siebie dumny. Ale czy to, szanowni państwo, podoba się Niemcom? No, bardzo się nie podoba. Czy się to podoba Rosji? Bardzo się nie podoba. Czy to się podoba tym tak zwanym, tutaj cudzysłów i to jak największy, elitom? Pseudoelitom. Lumpenelitom. Otóż, no tak. Im się to straszliwie nie podoba. Im się to straszliwie nie podoba i z wściekłością to atakują. Wściekłością to atakują, bo to jest przeciwko im interesom. Naród świadomy swojej wartości, naród, który chce uczestniczyć w procesach demokratycznych, chce być wolny, chce być podmiotowy, chce decydować, na takie elity się nigdy nie zgodzi. Umieści je tam, gdzie powinny być, w jakimś kącie, albo nawet kącie kąta, tam, gdzie będą między sobą mogły
określać, kto z ich przodków, bo to często komunistyczna partia Polski był lepszy, a kto gorszy, czyli czy kto był większym bandytą, a kto mniejszym. No bo do tego to się w gruncie rzeczy sprowadza. Oczywiście nie wszyscy ci ludzie wywodzą się z tego samego środowiska, bardzo wielu wywodzi się z innych. No ale niestety tak to się złożyło, dlaczego to może ustalą historycy czy socjologowie, że w tym kierunku bardzo wielu ludzi wyeksponowanych społecznie w dziedzinie kultury, sztuki, znanych po prostu poszło. Musimy dążyć do zmiany tej sytuacji. Dążymy, chociaż oczywiście biorąc pod uwagę, że jesteśmy państwem demokratycznym, wolnościowym, praworządnym, to nie może to iść szybko. Tego nie można zrobić jednym ruchem. Ale to jest proces, który się rozpoczął i na pewno przyniesie z czasem efekty. Te efekty, proszę Państwa, można jakoś zmierzyć. Ktoś może powiedzieć, no jak można zmierzyć coś, co będzie. No, w pewnym stopniu można. Otóż można odwołać się do tych 8 lat. Do tych 8 lat, w czasie których Polską rządzili ludzie niezależni od ośrodków zewnętrznych, niezależni od tej grupy wzbogaconych, od tej elity, o której tutaj mówiłem nieładnie, ale nie żałuję. I pokazali wraz z narodem, bo oczywiście to był wysiłek całego narodu, przynajmniej jego wielkiej części, że można mieć świetne wyniki, że można gonić Europę. Myśmy w ciągu tego czasu mieli wzrost PKB znacznie wyższy niż oni, przeszło 30%. Jak na dwa wielkie kryzysy to naprawdę dużo, bo mielibyśmy pewnie około 40, gdyby, albo i więcej może nawet, chociaż nie tak znowu dużo więcej, ale więcej niż 40, gdyby tych kryzysów nie było. Myśmy osiągnęli w tej chwili 80% przeciętnej Unii Europejskiej. To już jest dość przyzwoicie, no ale oczywiście tak naprawdę przyzwoicie to jest 100. I teraz Państwo mogą zapytać, kiedy te 100 może być osiągnięte. Otóż, jeżeli chodzi o konsumpcję społeczną, bo tu mamy 86% przeciętnej Unii Europejskiej, bo są właśnie wielkie transfery społeczne, to sądzę, że 6 do 8 lat. A jeżeli chodzi o PKB, to 8 do 10, w zależności od koniunktury. Oczywiście wykluczam sytuację, jeśli by doszło do jakiejś tragedii, do jakichś zupełnie niespodziewanych, strasznych wydarzeń. Ale jeżeli będzie tak jak za naszych rządów, czyli tak jak powinno być w Polsce, normalnie po prostu, to oni ciągle mówią, że ma być normalnie, to jest tak, że normalnie było za naszych rządów, a to co było nienormalne, to była opozycja totalna, której nigdzie na świecie nie ma, tylko w Polsce, która swoją totalnością łamie w ogóle zasady demokracji, bo demokracja z natury rzeczy opiera się na pewnym kompromisie. Jak ktoś jest totalnie przeciw, to znaczy, że nie uznaje żadnego kompromisu. To znaczy, że całkowicie odrzuca te wartości, które są u podstaw istnienia państwa, istnienia narodu. I dlatego można powiedzieć, że ta opozycja totalna była jednocześnie opozycją antypolską i antypaństwową. I ona ten element tej awantury ciągłej wprowadzała. Ale jeśli chodzi o nasze rządy, to naprawdę to była pełna normalność. Dbało się o ludzi, chęć pomagania, chęć traktowania obywateli równo. Proszę Państwa, pamiętajcie o nich. Żeby móc realizować swoją politykę, musieli całkowicie na zimno prowadzić akcję dzielenia społeczeństwa. Dzielenia na zasadach regionalnych,
No, słyszeliście pewnie Państwo to powiedzenie ministra kiedyś, a dziś no nie ministra, Karpińskiego, co z tą Polską Wschodnią. No ja nie mogę powtórzyć tutaj pełno pań, więc nie mogę. Przy damach się takich słów nie używa. Otóż on bardzo nieładnie powiedział, co z tą Polską Wschodnią. I to są te podziały regionalne. A oni jeszcze do tego dodawali tą niby naukową koncepcję polaryzacyjno-dyfuzyjną, że najpierw wielkie miasta mają się, a właściwie tylko kilka z nich ma się rozwijać, a dopiero później to się ma, tak jak dyfuzja, rozprzestrzeniać na inne części Polski. Taki mechanizm nigdzie na świecie nie zaistniał. Tam, gdzie rzeczywiście postawiono na wielkie miasta, no dobrym przykładem, ja nie mówię o Rosji, bo to jest patologia, ale dobrym przykładem jest Hiszpania. W Hiszpanii są 4 bardzo dobrze rozwinięte miasta, z tego 2 wielkie, to znaczy Madryt i Barcelona, jest jeszcze Sewilla i w tej chwili, i wypadło mi w tej chwili to 4. miasto. Walencja, tak, Walencja, macie pamięć. I Walencja, i a reszta, no powiedzmy sobie, nie najlepiej się ma. Chociaż Hiszpania jest państwem dość zamożnym. A więc ten podział, to był ten podział numer 1, ale dokonano także innego podziału, podziału metrykalnego. Przypomnijcie sobie Państwo jeszcze z 2007 roku, no ci, którzy pamiętają te czasy, to hasło, zabierz babci dowód. Czyli ci starsi, tak, ci starsi mają nie głosować. No bo oni są dużo częściej jakoś przywiązani do patriotycznych wartości, do tradycyjnych wartości, więc lepiej, żeby nie głosowali. To jest ten podział numer 2 i oni ciągle do tego nawiązują. I wreszcie podział społeczny. Moherowe berety, czyli ci wszyscy biedniejsi i z mniejszych ośrodków, i młodzi wykształceni z wielkich ośrodków. To był podział społeczny. Oczywiście tego nie ujmowano w jakichś kategoriach socjologicznych, nie mówiono takim językiem zupełnie wprost, ale to było oczywiste, bo trzeba było Polaków skłócić. Ten młody wykształcony z wielkiego miasta musiał z pogardą spoglądać na tych innych, tolerować także wewnętrznie, w swoim umyśle, w swoim sercu biedę, nędzę, bezrobocie, biedę dzieci. A tak jeśli mówię o biedzie dzieci, to warto, proszę Państwa, przypomnieć takie dane, tych dobrych dla nas danych, które są sformułowane przez instytucje, które z nami naprawdę nie mają nic wspólnego. Instytucje międzynarodowe, Eurostat, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, instytucje autoryzowane przez Eurostat. Jest bardzo wielu, ale sądzę, że taka najbardziej łapiąca za serce jest jedna. To znaczy, jak myśmy zaczynali rządzić, to 30% dzieci było zagrożonych nędzą. A w tej chwili, i byliśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie. W tej chwili jest niewiele ponad 3, a być może już tylko 3. Bo nie mamy ostatnich danych. I to jest, proszę Państwa, coś. Dlaczego naprawdę warto rządzić. Warto rządzić Polską, warto rządzić Polską, bo to daje satysfakcję, ale mnóstwo innych wyników daje satysfakcję i daje naprawdę tą piękną perspektywę. My możemy dogonić nie tylko Włochy, Hiszpanię, ale także Anglię i Francję, a za kilkanaście lat nawet Niemcy i jeszcze bogate państwa. Może się spełnić sen, może być sukces tysiąclecia, bo w całym tysiącleciu Polski nigdy takiej sytuacji nie było. Zwykle traktuję takie powstanie jako takie powiedzenie, już pan przestań
Ale już będę mówił tylko bardzo krótko. Otóż, szanowni państwo, pamiętajcie także o tych 70 miliardach, które zostały wydane obok skądinąd innych inwestycji po to, żeby podnieść do góry tą Polskę lokalną. My jesteśmy tutaj w dużym, doskonale rozwijającym się mieście, ale wielka część Polaków, większość Polaków mieszka na wsiach i w niewielkich ośrodkach miejskich. I tam naprawdę było często bardzo niedobrze. I my po wielkiej mierze żeśmy zmienili, począwszy od bezrobocia, ale skończywszy na ogromnej ilości, wielu, wielu tysiącach inwestycji. Wczoraj dosłownie kolejna część tych pieniędzy, tych środków, 26 miliardów zostało rozdzielonych między powiaty, gminy, samorządy wojewódzkie. I my gwarantujemy, że będziemy to kontynuować. Ja wczoraj, proszę państwa, dowiedziałem się w Lublinie, że tam jest taki problem. Oni już dwa razy zostali, znaczy nie oni, nie cały Lublin, tylko Motor Lublin, mistrzami Polski w żużlu, a nie mają stadionu żużlowego. I bardzo by chcieli mieć, ale mają, szanowni państwo, samorząd POS-ki, to znaczy taki, który ma kłopoty z pieniędzmi. No bo proszę państwa, to nie są żadne żarty. W Warszawie ciągle nie było pieniędzy. Przyszedł mój świętej pamięci brat na prezydenta i od razu się pieniądze znalazły. Od razu się sytuacja poprawiła. Nawet na renowację Pragi, tej bardziej zaniedbanej części stolicy, znalazły się pieniądze, tylko Unia Europejska nie pozwoliła ich użyć, bo tam jest własność prywatna kamienic, więc no nie wolno czegoś, co jest prywatne, środków publicznych remontować, odnawiać. I czy można z tą sprawą coś zrobić? Otóż ja chcę państwu powiedzieć, chociaż jesteśmy w tej chwili w Rzeszowie, ale może też macie takie problemy. Wystarczy to wpisać na listę sportowych inwestycji strategicznych. I my to zrobimy, jeśli zwyciężymy. No i proszę państwa, to oznacza, że przynajmniej wielka część tych pieniędzy się znajdzie, a może tą resztę jakoś oni wygrzebią. Albo może tam już, jak to bywało przed laty, w Lublinie zmieni się władza. Czas na zmianę. Czas na zmianę, ale w Lublinie. W Rzeszowie też oczywiście. W Rzeszowie też. Mamy przed sobą wybory samorządowe. Mamy przed sobą wybory samorządowe i powtarzam, my różnego rodzaju rzeczy, które się nie udały, takie niedoróbki, które się przecież zdarzają, naprawdę załatwiamy. Załatwiamy, jutro będzie w Przysusze spotkanie na temat polskiej wsi, tam jeszcze też o takich sprawach, które gdzieś tam, to są sprawy lokalne, ale ważne. Dla nas każda sprawa Polaków jest ważna. Nie zostały do końca załatwione. Powiemy, że są środki, że będą załatwione. Bo dla nas, powtarzam, Polska jest jedna, Polacy są równi i zależy nam na Polsce jako całości, to znaczy na wszystkich Polaków, także tych, którzy nas nie popierają. My nie rozdzielaliśmy pieniędzy według klucza partyjnego. Nie mówiliśmy nikogo mu, a to się zdarza na przykład wśród marszałków wojewódzkich z tamtej strony. Popierasz PiS, to idź do nich. Nie, my tak nigdy nie mówimy. I nie będziemy mówić, szanowni państwo. Bo my jesteśmy po prostu dzisiaj jedyną tak naprawdę polską siłą. Polską siłą, która może Polskę dalej zmienić i udowodniła to w ciągu tych 8 lat. I może udowadniać dalej, pod warunkiem, że to gigantyczne kłamstwo, to, które pozwoliło im wygrać w 2007 roku, nie pozwoli im wygrać po raz kolejny. Nie wierzcie w te kłamstwa, w te bajki, w te wszystkie wymyślone afery.
wierzcie w liczby, wierzcie w to, co można sprawdzić, są nasze broszury z tymi listami, wierzcie w siłę Polski, w siłę Polaków, w to, że Polska naprawdę może być wielka. Może być wielka nie rozmiarami graficznymi, o co nas różni Łukaszenkowie oskarżają. Skądinąd nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, że ostatnio Łukaszenka poparł Tuska i powiedział, że to jest szansa na reset z Białorusią. No, jeden z Rosją już był. Otóż, a że tych trzech szaleńców, to znaczy, no szalony to jestem ja, a tych dwóch, to znaczy premier Morawiecki, prezydent Duda, no, którego powinienem na pierwszym miejscu wymienić, bo głowa państwa. Otóż oni może nie są aż tak szaleni, ale widocznie mam na nich jakiś wpływ. Więc proszę państwa, oni naprawdę prowadzą bardzo dobrą politykę także w stosunku do wschodu. Bronią polskich interesów, ale bronią także tego elementarnego interesu, to znaczy, że my nie możemy pozwolić na ekspansję Rosji. I to, szanowni państwo, tyle. I przypominam jeszcze tylko referendum. Cztery razy nie. Powtórzcie państwo, cztery razy nie. Razy nie. Cztery razy nie. Cztery razy nie. I uczestniczyć. No i oczywiście jest ta skromna czwórka, czyli ocena dobra. Jeżeli chodzi o listę wyborczą naszej partii i bardzo proszę o to, żeby państwo, także ci, którzy nas słyszą przez media, także którzy coś w ogóle usłyszą o tym wystąpieniu, poparli. Bo to dzisiaj naprawdę najważniejsze wybory od 1989 roku. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, postawmy na bezpieczną przyszłość Polaków. Zagłosujmy na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Wspaniała biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości w województwie podkarpackim. Zwyciężymy! Pełna mobilizacja, to my wszyscy jesteśmy sztabem Prawa i Sprawiedliwości. Pracujemy, szanowni państwo. Ale walka do ostatniej minuty w piątek. Minutę przed 12 jeszcze walczymy, a później cisza wyborcza. Dziękuję bardzo. Pracujemy i wspieramy naszych kandydatów i do zwycięstwa 15 października. Z miłości do? Z miłości do? Z miłości do? Zwyciężymy! Przekonajmy tych jeszcze być może wciąż niezdecydowanych. Wszyscy razem, chodźmy razem! Tak, szanowni państwo, chodźmy razem. 15 października głosujemy na Prawo i Sprawiedliwość, bo tylko Prawo i Sprawiedliwość może zagwarantować nam bezpieczną przyszłość Polaków. Głos na którąkolwiek z partii opozycyjnych to de facto głos na powrót Platformy Obywatelskiej do władzy i chaos i awantura. Szanowni państwo, głosujmy na bezpieczną przyszłość. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Pozdrawiamy całą Polskę z Rzeszowa. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Co za emocje!
sytuację. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia na kampanijnym szlaku Prawa i Sprawiedliwości. I do zwycięstwa 15 października, bardzo ważny dzień. Polacy decydują, każdy ma wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość naszej ojczyzny. Przekonujmy i zachęcajmy do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Zwyciężymy!